Nie do końca profesjonalnie. W tym odcinku nie do końca artykuł, bo wybiorę fragmenty z książki Modne Bzdury Sokala i Birkimonta, Alana Sokala i żona Brickmont. Modne Bzdury to jest książka o poststrukturalistach i ich języku, chyba tak to można określić. Um, to jest książka, której fragmenty chciałem już od dawna które chciałem od dawna jakoś w jakiś sposób zaprezentować jakoś do tej pory się nie zebrałem ale e, trochę w odpowiedzi na ostatni artykuł, który pojawił się w artykułach czytanych który dość obszernie powoływał się na Baudrillarda, Christewo, Lacana poczułem się bo w obowiązku jednak e, przywołać temat na bzdury które są pewnym eksperymentem, czy nawet może takim prankiem, żartem wymierzonym w poststrukturalistów, następnie rozwiniętym do postaci książki, prowokacją. Pierwotnie to była po prostu prowokacja. Stąd też sama książka jest o tyle specyficzna, że dla jednych będzie. Takim kluczem demaskującym poststrukturalizm, a dla drugich będzie nieco obraźliwym i może nieco nierozumiejącym, aroganckim tekstem, który w jakiś sposób jest atakiem na grupę myślicieli. No i zasadniczo obie strony trochę mają rację w tym sensie, że. Po pierwsze, książka faktycznie demaskuje głupoty poststrukturalizmu i poststrukturalistów, poststrukturalistek, którzy mają zdecydowanie swoje duże winy. No, zarobili sobie na to, mimo wszystko. Ale też książka jest jednak atakująca i momentami w dość, nawet powiedziałbym, otwarty sposób. Po prostu. Drwi sobie z całego poststrukturalizmu. Post Moje stanowisko jest takie, zresztą to chyba już było widać w poprzednich odcinkach podcastu, że ja doceniam poststrukturalizm czy ogólnie francuską filozofię, ale głównie w tym sensie, że ci myśliciele czasami oferują takie pomysły, które pozwalają całkowicie wyrwać się z dotychczasowego myślenia i Spojrzeć na świat zupełnie na nowo. I to jest niezwykle cenne w ich pracach. Więc nie wyrzucałbym całkowicie na śmiecie całego poststrukturalizmu, co niektórzy by chcieli zrobić. Zamiast tego proponowałbym raczej zdrowo, bardziej roz, rozsądkowe podejście, czyli jednak krytykę bełkotliwego języka, który no, w dużej mierze jest bełkotliwy, czego dowodzi chyba odcinek specjalny, który zrobiłem w Halloween kiedyś czyli pijane, pijane czytanie Żana Baudrillarda, żeby po prostu mieć świadomość, że ten język jest w dużej mierze taką zasłoną dymną, za którą często są puste słowa, nic nieznaczące, choć pewnie jako, że poststrukturaliści są semiotykami, to by się bardzo obrazili na te słowa, ale jednak trochę tak jest, a co więcej, robią coś jeszcze gorszego. To znaczy, biorą sobie jakieś koncepty matematyczne i dorabiają do tego wielkie teorie w całkowicie nieuprawniony sposób. I to właśnie pokazują modne bzdury na konkretnych przykładach. I zacznę od wstępu. Nie wiem, jak dużo przeczytam, bo też nie chcę czytać całej książki, ale na pewno jakiś fragment wybrany. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o mój wstęp. Czyli dwie rzeczy tutaj chciałem zaznaczyć: to znaczy demistyfikacja poststrukturalizmu jako bałkotu, ale jednocześnie docenianie pozytywnych rzeczy, które tam tkwią i które można wyłuskać mimo wszystko. Dobrze, Sokal, Brickmont, modne bzdury, wstęp. Gdy władza budzi nabożny lęk, mętniactwo i absurdy umacniają konserwatywne tendencje w społeczeństwie. Przede wszystkim dlatego, że jasne i logiczne myślenie prowadzi do kumulacji wiedzy, czego najlepszym przykładem jest rozwój nauk ścisłych, a rozwój wiedzy wcześniej czy później podważa tradycyjny porządek. Z drugiej strony, mętniactwo do niczego szczególnego nie prowadzi i można mu się oddawać dowolnie długo, nie wywierając żadnego wpływu na świat. Stanisław Andreski Social Sciences as Sorcery 1972 strona 90. Historia tej książki zaczyna się od mistyfikacji. Już od kilku lat byliśmy zdumieni i przygnębieni intelektualnymi trendami występującymi w niektórych kręgach amerykańskiego środowiska uniwersyteckiego. Wydawało się, że liczni przedstawiciele humanistyki i nauk społecznych przyjęli filozofię, którą z braku lepszego określenia będziemy nazywać postmodernizmem. To stanowisko intelektualne charakteryzuje się mniej lub bardziej jawnym odrzuceniem racjonalistycznej tradycji oświecenia, teoretycznymi dyskursami niepodatnymi na żadne sprawdziane empiryczne oraz poznawczym i kulturowym relatywizmem. Zgodnie z którym nauki ścisłe są tylko narracją i mitem, czy też jednym z wielu społecznych konstruktów. W odpowiedzi na to zjawisko jeden z nas, Sokal, postanowił przeprowadzić nieortodoksyjny i trzeba przyznać niekontrolowany eksperyment, wysłać do druku w modnym amerykańskim piśmie Social Text poświęconym badaniom kulturowym, parodię tekstów, jakich wiele ukazało się w ostatnich latach, aby sprawdzić, czy redakcja ją opublikuje. Artykuł zatytułowany Transgresja Granic ku transformatywnej hermeneutyce kwantowej grawitacji pełen jest absurdów i wniosków nie wynikających z przesłanek. Oprócz tego głosi skrajną wersję poznawczego relatywizmu po wykpieniu staromodnego dogmatu, zgodnie z którym istnieje zewnętrzny świat, którego własności są niezależne od dowolnej istoty ludzkiej, a nawet ludzkości jako całości, autor stwierdza, że fizyczna rzeczywistość jest w tym samym stopniu społecznym i językowym konstruktem, co rzeczywistość społeczna. Następnie za pomocą serii zdumiewających skoków logicznych dochodzi do wniosku, że Pi Euklidesa i G Newtona Wcześniej uważane za stałe i uniwersalne, teraz postrzegamy w ich nieuniknionej historyczności. Hipotetyczny obserwator staje się zdecentrowany, odcięty od wszelkich epistemologicznych więzi z punktem czasoprzestrzeni, którego nie można już zdefiniować za pomocą samej geometrii. Reszta jest w podobnym stylu. Artykuł został jednak przyjęty i opublikowany. Gorzej, znalazł się w specjalnym numerze Social Text, poświęconym odpowiedzi na krytykę postmodernizmu i społecznego konstruktywizmu, z jaką wystąpiło kilku wybitnych uczonych. Trudno sobie wyobrazić, jak redaktorzy Social Text mogliby oddać bardziej spektakularny, samobójczy strzał. I przypis, choć zaznaczam, że będę czytał tylko część przypisów wyjątkowo, bo. Um będę traktował to bardziej fragmentarycznie, nie wszystkie są e, sensowne do czytania na głos. E, przypis trzeci. Mistyfikacja została ujawniona w pracy A. Sokala A. Physicist's Experiments with Cultural Studies, lingua franca 96. Ku naszemu ogromnemu zdumieniu skandal został opisany na pierwszych stronach New York Timesa londyńskiego Obserwera, International Herald Tribune Le Monde i, i wielu innych ważnych dzienników. Tak, i tam jeszcze jest dalsza część przypisu, ale powróćmy do tekstu. Sokal natychmiast ujawnił mistyfikację, wywołując prawdziwą burzę w prasie i pismach naukowych. Wielu humanistów i specjalistów od nauk społecznych napisało do Sokala, czasami bardzo wzruszająco, aby podziękować mu za to, co zrobił i wyrazić swój negatywny stosunek do postmodernizmu i relatywistycznych tendencji dominujących w wielu obszarach ich dyscyplin. Pewny, pewien student wyznał, że pieniądze, które zrobił, by opłacić swoje studia, wydał na ubranie cesarza, który, jak w baśni, był nagi. Inny napisał, że on i jego koledzy z entuzjazmem przeczytali parodię, ale prosiłby nie ujawniać jego nazwiska, ponieważ, choć chciałby przyczynić się do wprowadzenia zmian w swojej dziedzinie, nie może nic zrobić, dopóki nie dostanie stałej pracy. O co jednak chodziło w tej całej wrzawie? Choć dziennikarze wiele o tym pisali, sam fakt opublikowania parodii niewiele dowodzi. Co najwyżej mówi coś o standardach intelektualnych jednego pisma, idącego za wskazaniami mody. Bardziej interesujące wnioski można jednak wyciągnąć, badając treść tej parodii. Po bliższym zbadaniu tekstu można się przekonać, że jest on skonstruowany z cytatów z wypowiedzi wybitnych francuskich i amerykańskich intelektualistów na temat rzekomych filozoficznych i socjologicznych implikacji matematyki i nauk ścisłych. Cytowane fragmenty bywają absurdalne lub bezsensowne, ale są autentyczne. Jednym wkładem Sokala było sklejenie ich. Logika tej operacji jest niewątpliwie dość kapryśna i opatrzenie pochwałami dla autorów. Cytowanie autorzy należą do prawdziwego panteonu współczesnej francuskiej teorii. Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Félix Gauthiery, Lucie Irak, Igaray, Jacques Lacan, Bruno Latour, Jean-François Lyotard, Michel Serret i Paul Virilio. Znajdują się wśród nich również wybitni amerykańscy profesorowie nauk o kulturze i dziedzin pokrewnych, ale są oni często przynajmniej częściowo uczniami lub komentatorami francuskich mistrzów. Cytaty zamieszczone w parodii były dość krótkie, później jednak Sokal zgromadził zbiór dłuższych tekstów ilustrujących stosunek tych autorów do nauk ścisłych, które puścił w obieg wśród kolegów. Ich reakcje były mieszaniną rozbawienia i zgorszenia. Nie mogli uwierzyć, że ktokolwiek, a zwłaszcza słynni intelektualiści, mógł napisać podobne bzdury. Natomiast czytelnicy, nie znający się na naukach ścisłych, zwrócili nam uwagę na konieczność wyjaśnienia w sposób zrozumiały dla laików, dlaczego właściwie fr cytowane fragmenty są absurdalne lub bezsensowne. W tym momencie nawiązaliśmy współpracę i przygotowaliśmy, a, i przygotowaliśmy analizy i komentarze do zebranych wypowiedzi, które ostatecznie złożyły się na tę książkę. Co zamierzamy wykazać? Naszym celem jest wniesienie ograniczonego, lecz oryginalnego wkładu do krytyki dość mgliście określonego zeitgeistu, który nazywamy postmodernizmem. Nie mamy pretensji do przedstawienia ogólnej analizy myśli postmodernistycznej, Zamiast tego chcemy zwrócić uwagę na stosunkowo mało znany aspekt tego kierunku w filozofii, jakim jest nadużywanie pojęć terminów zaczerpniętych z matematyki i fizyki. Będziemy również analizować pewne błędy teoretyczne, często występujące w pismach postmodernistów, które mają znaczenie dla nauk ścisłych oraz filozofii nauki. Słowo nadużywanie oznacza tu jedną lub kilka z następujących praktyk. 1. Dywagacje na temat teorii naukowych, o których autor wypowiedzi ma w najlepszym razie bardzo mgliste pojęcie. Najbardziej rozpowszechniona taktyka polega na wykorzystywaniu terminologii naukowej lub pseudonaukowej bez zwracania uwagi na to jakie jest rzeczywiste znaczenie użytych słów. 2. Przenoszenie pojęć z nauk ścisłych do humanistyki i nauk społecznych bez podania jakiegokolwiek teoretycznego lub empirycznego uzasadnienia. Gdyby biolog chciał zastosować w swoich badaniach elementarne pojęcia matematycznej topologii, teorii zbiorów lub geometrii różniczkowej, musiałby przedstawić jakieś wyjaśnienie. Jego koledzy nie potraktowaliby poważnie luźnej analogii. Tutaj natomiast dowiadujemy się od Lakana, że neurotyczny podmiot ma dokładnie strukturę torusa. Mowa o rzeczywistości porównej strona 20. Kristewa zapewnia nas, że o języku poetyckim można teoretycznie rozprawiać korzystając z pojęcia liczby porządkowej kontinuum strona 40 a Bodriard przekonuje, że nowoczesna wojna odbywa się w przestrzeni nieeuklidesowej strona 147 i wszystko to bez żadnego uzasadnienia. 3. Demonstrowanie powierzchownej erudycji metodą bezwstydnego rzucania naukowych terminów w kontekście w którym nie mają one żadnego znaczenia. Celem takiej praktyki jest niewątpliwie zaimponowanie i zastraszenie czytelników, nie będących specjalistami w dziedzinie nauk ścisłych. Dają się na to nabrać nawet niektórzy uczeni i recenzenci. Roland Bart pisze z uznaniem o precyzji prac Julii Kristefej, strona 38, a Le Monde podziwia erudycję pola Virilia. 169 strona. 4. Manipulowanie zwrotami i zdaniami, które w rzeczywistości są bez sensu. Niektórzy z autorów po prostu upajają się słowami, całkowicie lekceważąc ich znaczenie. Autorzy ci wypowiadają się z wielką pewnością siebie wykraczającą daleko poza ich kompetencje w dziedzinie nauk ścisłych. Lacan chełpi help się, że korzysta z najnowszych osiągnięć topologii, a Latour zadaje pytanie, czy nauczył czegoś Einsteina. Zapewne wyobrażają sobie, że mogą wykorzystać prestiż nauk przyrodniczych, aby nadać swoim rozważaniom pozór ścisłości, a jednocześnie wydają się całkowicie przekonani, że nikt nie zauważy nadużywania pojęć i koncepcji naukowych. Nikt nie krzyknie, że król jest nagi. To właśnie jest naszym celem. Chcemy powiedzieć, że król jest nagi. Królowa również. Musimy jednak jasno stwierdzić, że nie występujemy tu z atakiem na całą humanistykę i nauki społeczne. Przeciwnie, uważamy, że dziedziny te są bardzo ważne i chcemy ostrzec osoby, które się nimi zajmują, a zwłaszcza studentów, przed niektórymi przypadkami jawnego szarlataństwa. W szczególności pragniemy zdekonstruować reputację niektórych tekstów, uważanych za bardzo trudne z powodu głębi wyrażonych w nich idei. Wykażemy, że w wielu przypadkach, w wielu wypadkach, jeśli teksty wydają się niezrozumiałe, to jest tak z jednego oczywistego powodu: są pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Nadużycia bywają mniejsze i większe. Z jednej strony mamy ekstrapolację pojęć naukowych poza dziedzinę ich stosowalności, które są błędne z pewnych subtelnych powodów. Z drugiej, liczne teksty są przeładowane naukowymi terminami. Użytymi kompletnie bez sensu. Między tymi skrajnymi przypadkami można znaleźć wiele innych, w których stopień nadużycia zmienia się w sposób ciągły. Choć w książce koncentrujemy uwagę na najbardziej jaskrawych nadużyciach, wspominamy również krótko o mniej oczywistym mieszaniu pojęć związanych z teorią chaosu. Rozdział 7. Chcemy podkreślić, że nieznajomość rachunku różniczkowego lub mechaniki kwantowej nie jest powodem do wstydu. Krytykujemy natomiast pretensje niektórych sławnych intelektualistów do wyrażania bez wahania swoich głębokich myśli na temat skomplikowanych zagadnień, które rozumieją, w najlepszym razie na poziomie książek popularnych. W tym miejscu czytelnikom może nosnąć się naturalne pytanie, czy te nadużycia są wynikiem świadomego oszustwa, samozakłamania, czy też może obu tych przyczyn. Nie umiemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie z braku publicznie dostępnych danych, ale co, najważ... ale co ważniejsze, to pytanie niezbyt nas interesuje. Naszym celem jest rozbudzenie krytycznego nastawienia w stosunku nie do konkretnych osób, lecz do pewnej grupy intelektualistów w Stanach Zjednoczonych i Europie, którzy rozważania tego rodzaju tolerują, a nawet im sprzyjają. Przypis: Niektórzy komentatorzy porównali nas do nauczycieli ośmielających się wystawić kiepskie stopnie z matematyki i fizyki Lakanowi, Krystewej i innym. Analogia ta jest błędna. W szkole uczniowie muszą uczyć się pewnych przedmiotów, natomiast wspomnianych myślicieli nikt nie zmuszał do użycia w swoich pracach pojęć matematycznych. Po przypisie. Tak, ale. Nim przejdziemy do dalszych rozważań, chcielibyśmy odpowiedzieć na pewne zastrzeżenia, które niewątpliwie mogą mieć Czytelnicy. 1. Marginalne znaczenie cytatów. Można twierdzić, że dzielimy włos na czworo i krytykujemy autorów, którzy wprawdzie rzeczywiście nie mają wykształcenia w, w dziedzinie nauk ścisłych i popełnili błąd, wkraczając na nieznany sobie teren, ale wznieśli doniosły wkład do filozofii lub nauk społecznych, czego nie podważają znalezione przez nas drobne omyłki. Chcielibyśmy odpowiedzieć przede wszystkim, że teksty te zawierają coś znacznie poważniejszego niż tylko drobne pomyłki. Ich autorzy demonstrują całkowitą obojętność, jeśli nie pogardę wobec faktów i logiki. Naszym celem jest, nie jest wyśmiewanie krytyków literackich, którzy błędnie powołują się na teorie względności lub twierdzenie Godla, lecz obrona zasad myślenia i intelektualnej uczciwości, które są lub powinny być jednakowe we wszystkich dziedzinach wiedzy. To oczywiste, że nie jesteśmy kompetentni, by oceniać pracę cytowanych autorów pod innymi względami niż stosunek do nauk ścisłych. Doskonale rozumiemy, że wycieczki w dziedzinę nauk przyrodniczych nie stanowią centralnego wątku ich uwra. Gdy jednak znajdujemy dowody intelektualnej nieuczciwości lub rażącej niekompetencji w pewnych fragmentach czyichś prac. Nawet w marginalnych fragmentach, to naturalnie jesteśmy bardziej skłonni do krytycznego zbadania pozostałej części pracy autora. Nie chcemy przesądzać wyników takiej analizy, a tylko usunąć aurę naukowej głębi, która powoduje, że zastraszeni studenci i profesorowie boją się ją przeprowadzić. Pewne koncepcje, akceptowane z uwagi na model lub na dogmaty, są szczególnie wrażliwe wrażliwe na ujawnienie prawdy nawet o ich marginalnych aspektach. Na przykład geologiczne odkrycia z XVIII i XIX wieku dowiodły, że Ziemia ma znacznie więcej niż 5000 lat, a tyle wnosi wiek Ziemi według Biblii. Wprawdzie te odkrycia zaprzeczały bezpośrednio tylko niewielkiemu fragmentowi historii biblijnej, ale pośrednio podważyły jej wiarygodność jako prawdziwej historii świata. Obecnie tylko nieliczni poza Stanami Zjednoczonymi wierzą dosłownie w Biblię, tak jak wierzyli niemal wszyscy Europejczycy jeszcze kilka wieków temu. Rozważmy dla porównania dzieło Newtona. Mniej więcej 90% procent jego pism dotyczy alchemii i mistycyzmu, ale co z tego wynika? Reszta przetrwała, ponieważ opiera się na solidnych podstawach empirycznych i racjonalnych dowodach. Podobnie niemal cała fizyka Kartezjusza jest błędna, ale niektóre ze sformułowanych przez niego filozoficznych pytań zachowały aktualność. Gdyby to samo można było powiedzieć o dziełach cytowanych przez nas autorów, nasze ustalenia miałyby istotnie drugorzędne znaczenie. Jeśli jednakowi autorzy stali się międzynarodowymi gwiazdorami głównie z powodów socjologicznych, a nie intelektualnych, Między innymi dlatego, że są mistrzami języka i potrafią zaimponować czytelnikom zręcznym wykorzystaniem wyrafinowanej terminologii, naukowej i nienaukowej, to uwagi przedstawione w tym eseju mogą mieć znaczący oddźwięk. Chcielibyśmy podkreślić, że autorzy, których teksty tu omawiamy, różnią się ogromnie pod względem stosunku do nauk ścisłych i przypisywanego im znaczenia. Nie należy ich łączyć w ramach jednej kategorii. Chcielibyśmy ostrzec, ostrzec czytelników przed pokusą takiej klasyfikacji. Na przykład, choć w parodii Sokala znalazł się raczej zabawny cytat z Deride, jest to użycie jednorazowe. W pracach tego autora nie pojawiają się systematyczne nadużycia koncepcji nauk ścisłych, nie mają one dla niego większego znaczenia i dlatego w naszej książce nie ma rozdziału poświęconego Daridzie. Z kolei w pismach Seresa można znaleźć liczne, mniej lub bardziej poetyckie aluzje do nauk przyrodniczych i ich historii, ale jego stwierdzenia, choć wieloznaczne, nie są na ogół całkowicie bezsensowne lub całkowicie błędne i dlatego zrezygnowaliśmy z ich szczegółowego omówienia. Kristewa często odwoływała się do matematyki w swoich wczesnych pracach, popełniając przy tym liczne nadużycia, ale już ponad dwadzieścia lat temu zrezygnowała z tej metody. Krytykujemy tu te wczesne prace, ponieważ uważamy je za symptomatyczne dla pewnego intelektualnego stylu. Wszyscy inni krytykowani autorzy w swoich tekstach nadal często odwołują się do nauk ścisłych. Pisma Latura stanowią w znacznej mierze pożywkę współczesnego relatywizmu i rzekomo opierają się na dokładnej analizie naukowej praktyki. Prace Baudrillarda, Deleza, Gattariego i Virilia Pełne są pozornie erudycyjnych odwołań do teorii względności, mechaniki kwantowej, teorii chaosu, chaosu itd. Bynajmniej nie dzielimy włosa na czworo, gdy wykazujemy, że erudycja ta jest nadzwyczaj powierzchowna. W przypisach odsyłamy do prac wielu innych autorów, gdzie czytelnicy mogą znaleźć liczne przykłady kolejnych nadużyć. 2. Nie rozumiecie kontekstu. Obrońcy Lacana, Deleza i innych mogą twierdzić, że autorzy ci odwołują się do pojęć z zakresu nauk ścisłych w poprawny, a nawet głęboki sposób, a nasza krytyka jest chybiona, ponieważ nie rozumiemy kontekstu. Przecież sami chętnie przyznajemy, że nie zawsze rozumiemy pozostałe wywody przedstawione w rozważanych pracach. Czyż zatem nie jesteśmy aroganckimi naukowcami o ciasnych horyzontach, którzy nie dostrzegają czegoś subtelnego i głębokiego? Na to moglibyśmy odpowiedzieć, że gdy ktoś wykorzystuje w swojej dziedzinie badań pojęcia zaczerpnięte z matematyki lub fizyki, powinien udowodnić, że mają one znaczenie w rozważanym kontekście. We wszystkich omawianych przypadkach sprawdziliśmy, że takiego uzasadnienia nie ma ani w bezpośrednim sąsiedztwie cytowanego tekstu, e, fragmentu, ani też w całej pracy. Istnieją ponadto pewne praktyczne reguły, które można wykorzystać by stwierdzić, czy pojęcia matematyczne zostały wprowadzane z uzasadnionych powodów intelektualnych, czy tylko po to, żeby zaimponować czytelnikom. Po pierwsze, w przypadku uzasadnionego użycia takich pojęć, autor musi dobrze rozumieć stosowane koncepcje matematyczne, w rozważaniach nie mogą występować poważne błędy, oraz powinien wyjaśnić wszystkie używane pojęcia matematyczne tak jasno, jak tylko to jest możliwe. W sposób zrozumiały dla czytelnika, który przypuszczalnie nie jest specjalistą. Po drugie, ponieważ pojęcia matematyczne mają ściśle określone znaczenie, matematyka jest użyteczna w tych dziedzinach, w których stosowane pojęcia również są w miarę ściśle zdefiniowane. Trudno zrozumie zrozumieć, jak matematyczne pojęcie zwartej przestrzeni może być sensownie stosowane do czegoś tak słabo określonego, jak przestrzeń jouissance. Rozkoszy w psychoanalizie. Po trzecie, należy zachować szczególną podejrzliwość, gdy bardzo abstrakcyjne koncepcje matematyczne, takie jak aksjomat wyboru w teorii zbiorów, które są używane w fizyce zupełnie wyjątkowo, a z pewnością nigdy w chemii i biologii, w jakiś cudowny sposób okazują się istotne w humanistyce oraz naukach społecznych. 3. Licencja poetycka. Nie przeszkadza nam gdy poeta używa takich słów jak czarna dziura lub stopień swobody w zupełnie niewłaściwym kontekście i bez zrozumienia ich naukowego znaczenia. Podobnie, gdy autor powieści fantastyczno-naukowych używa tajnych korytarzy w czasoprzestrzeni, by przesłać swych bohaterów do epoki krucjat, jest wyłącznie kwestią gustu, czy ktoś lubi takie zabiegi. Musimy jednak podkreślić, że przykłady cytowane w tej książce. Nie mają nic wspólnego z licencją poetycką. Przytaczani autorzy wypowiadają się z najwyższą powagą na temat zagadnień filozofii, psychoanalizy, semiotyki lub nauk społecznych. Ich prace są przedmiotem nieprzeliczonych analiz, seminariów i rozpraw doktorskich. Niewątpliwie ich zamiarem jest stworzenie teorii, i to właśnie z tego powodu ich krytykujemy. Ponadto styl ich pracy jest zazwyczaj tak ciężki i pompatyczny, że wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, aby mieli na względzie cele literackie albo poetyckie. 4. Rola metafor. Niektórzy czytelnicy bez wątpienia uznają, że interpretujemy tych autorów nazbyt dosłownie, a cytowane fragmenty należy uważać za metafory, nie za ścisłe argumenty logiczne. Rzeczywiście, w niektórych przypadkach naukowe dowody są bez wątpienia metaforami. Ale jaki jest cel takich metafor? Metafora zazwyczaj służy wyjaśnieniu mniej znanego pojęcia przez powiązanie go z pojęciem bardziej znanym, a nie na odwrót. Przypuśćmy na przykład, że podczas seminarium z fizyki teoretycznej wyjaśnialibyśmy pewną matematyczną koncepcję z zakresu kwantowej teorii pola za pomocą porównania z pojęciem aporii w teorii literatury Derrida. Słuchacze fizycy. Całkiem słusznie mogliby się zastanawiać, jaki jest cel takiej metafory, niezależnie od jej trafności, poza naszą chęcią zabłyśnięcia własną erudycją. Analogicznie nie wiadomo, jakie korzyści miałoby przynieść odwołanie się do pojęć naukowych, które autor sam bardzo słabo rozumie, skoro zdecydowana większość słuchaczy nie ma wykształcenia w dziedzinie nauk ścisłych. Czy celem nie jest przypadkiem zaprezentowanie je jako nadwyraz głębokich, banalnych obserwacji filozoficznych lub socjologicznych, przez ubranie, w ich, y, przez ubranie ich w wymyślny żargon naukowy? 5. Rola analogii. Wielu autorów, w tym również część tych, których pracę tutaj omawiamy, usiłuje dowodzić swych twierdzeń, korzystając z analogii. Nie jesteśmy absolutnie przeciwnikami prób zna znalezienia analogii między różnymi dziedzinami ludzkiej myśli. Dostrzeżenie takiej analogii między dwiema istniejącymi teoriami często bardzo pomaga w dalszym rozwoju tych teorii. Tu jednak mamy na myśli analogię między dobrze sformułowanymi i potwierdzonymi teoriami w naukach przyrodniczych i teoriami zbyt nieokreślonymi, by można je było sprawdzić empirycznie, np. psychoanaliza Lacana. Trudno powstrzymać się od podejrzeń, że analogie te służą wyłącznie ukryciu słabości mniej precyzyjnie sformułowanej teorii. Chcielibyśmy podkreślić, że niejasno sformułowanej teorii w fizyce, w fizyce, biologii czy też naukach społecznych nie można uratować po prostu przybierając ją wzorami i symbolami matematycznymi. Socjolog Stanisław Andreski wyraził tu przekonanie z charakterystyczną dla siebie ironią. Recepta na napisanie pracy w takim stylu jest równie prosta jak skuteczna. Wystarczy znaleźć podręcznik matematyki, Skopiować mniej skomplikowane fragmenty, dodać trochę odnośników do literatury w jednym lub dwóch działach nauk społecznych, nie martwiąc się przy tym nadmiernie, czy wypisane wzory matematyczne rzeczywiście mają jakikolwiek związek z rzeczywistymi ludzkimi działaniami, oraz wybrać dobrze brzmiący tytuł, który sugeruje, że autor znalazł klucz do ścisłej nauki o zbiorowym zachowaniu ludzi. Andreski: Social Sciences as Sorcery. To 29 do 130. Krytyka Anderskiego była wymierzona w amerykańską socjologię ilościową, ale równie dobrze dotyczyć może niektórych z cytowanych tutaj tekstów, zwłaszcza Lakana i Kristewej. Tutaj, notatkę odczytającego, to w ogóle jest dość istotna rzecz, że um, nadużycia zdarzają się w każdej dziedzinie nauki. I w tych ilościowych, i w tych bardziej humanistycznych, więc um, kamieniami można rzucać dosłownie w każdą dziedzinę, bo wszędzie znajdzie się um, ktoś, kto po prostu um, próbuje przepchnąć um, coś, co nie zdałoby próby, gdyby zostało dokładnie sprawdzone, ale niestety nie zawsze znajdzie się osoba, która sprawdzi. Więc różnego rodzaju mistyfikacje znajdują się i w tych najbardziej ścisłych, yy, yy, ścisłych yy, obszarach nauki, czego dowodzi to, że artykuły często są wycofywane, gdy odkryte zostaną nadużycia, yy, sfałszowane dane itd. Jest mnóstwo artykułów na temat tego, że ludzie cytują yy, pracę w bibliografii, yy, mimo że Treść, którą oni sami przekazują, jest zupełnie nieadekwatna do tego, co jest w, cytowanej, w cytowanych pracach. Także, no niestety, wszędzie, wszędzie można znaleźć takie nieuczciwe zachowania. Więc trzeba zawsze być krytycznym lub krytyczną. Tak, dobra, dalej do tekstu. Sześć. Kto jest kompetentny? Wiele osób zadawało nam następujące pytanie. Chcecie, by filozofowie nie wypowiadali się na temat nauk ścisłych, ponieważ nie mają oni koniecznego do tego wykształcenia. Ale jakie wy macie kwalifikacje, by wypowiadać się na tematy filozoficzne? Pytanie to ujawnia, ujawnia ciągnie porozumienie. Po pierwsze, nie chcemy nikomu zabraniać wypowiadania się na jakikolwiek temat. Po drugie, intelektualna wartość wypowiedzi jest określona przez jej treść, nie zaś przez osobę autora, a tym bardziej przez posiadane przez niego dyplomy. Po trzecie, mamy tu do czynienia z asymetrią. Nie rościmy sobie pretensji do oceny psychoanaliz Lacana, filozofii Deleza czy konkretnych prac socjologicznych Latura. Ugraniczamy się do ich wypowiedzi na temat nauk ścisłych i przyrodniczych oraz elementarnych problemów filozofii nauki. Siedem. Czy nie polegacie na argumentach ekskatedra? Jeśli twierdzimy, że matematyka Lacana to zbiór nonsensów, jak czytelnik bez wykształcenia matematycznego może osądzić, kto ma rację? Czy nie musi uwierzyć nam na słowo? Nie całkowicie. Włożyliśmy wiele starań, by dokładnie wyjaśnić kwestie naukowe, tak aby czytelnik bez specjalistycznego przygotowania mógł zrozumieć, dlaczego dane stwierdzenie jest błędne lub bezsensowne. Zapewne nie zawsze nam się to udało, nie możemy wdawać się w długie wywody, a tłumaczenie zagadnień naukowych jest często trudne. Czytelnik ma pełne prawo zawiesić swój sąd w tych przypadkach, w których nasze wyjaśnienia są niewystarczające. Jednak, co ważniejsze, należy pamiętać, że nasza krytyka nie dotyczy konkretnych błędów, lecz przede wszystkim oczywistego braku związku używanych terminów z zakresu nauk ścisłych z badanymi problemami we wszystkich recenzjach, omówieniach i listach, które otrzymaliśmy po ukazaniu się naszej książki we Francji, nie podano ani jednego choćby słabego argumentu wyjaśniającego, jak można uzasadnić stosowanie tej terminologii naukowej w omawianych dziedzinach. 8. Ci autorzy nie są postmodernistami. To prawda, nie wszyscy francuscy autorzy, których pracę tu rozważamy, uważają się za postmodernistów lub poststrukturalistów. Niektóre z tekstów ukazały się jeszcze przed powstaniem tych prądów intelektualnych, a część autorów odżegnuje się od wszelkich związków z tymi kierunkami. Intelektualne nadużycia krytykowane w naszej książce nie mają też jednorodnego charakteru. Można je w przybliżeniu podzielić na dwie kategorie, odpowiadające dwóm fazom francuskiego życia intelektualnego. Faza skrajnego strukturalizmu trwała we wczesnych latach 70. Ci autorzy desperacko usiłują nadać niejasnym rozważaniom z dziedziny nauk humanistycznych pozór naukowości, przybierając je matematycznymi ozdóbkami. Do tej kategorii należą prace Lacana i wczesne teksty Kristewej. W połowie lat 70. rozpoczęła się faza poststrukturalizmu. Teraz autorzy porzucili wszelkie pretensje do naukowości, a ich filozofia, w takiej mierze, w jakiej można ją określić, zmierza do irracjonalizmu lub nihilizmu. Przykładem takiego nastawienia mogą być teksty Baudrillarda, Deleza i Gattariego. Ponadto sama teza o istnieniu szczególnego kierunku intelektualnego, zwanego postmodernizmem. postmodernizmem, jest znacznie mniej rozpowszechniona we Francji niż w krajach angielskojęzycznych. Mimo to stosujemy ten wygodny termin, ponieważ autorzy wszystkich analizowanych tutaj prac są często cytowani w anglojęzycznym, angielskojęzycznym dyskursie postmodernistycznym, a niektóre cechy ich prac – niejasny żargon, niejawne odrzucenie racjonalnego myślenia, nadużywanie języka nauk ścisłych jako metafor – są rozpowszechnione w angielsko-amerykańskim postmodernizmie. Zasadność naszej krytyki nie polega jednak na użyciu tego słowa – Nasze argumenty dotyczące prac każdego z autorów należy rozważyć niezależnie od jego związków teoretycznych lub socjologicznych z szerszym nurtem myśli postmodernistycznej. 9. Czemu krytykujecie tych, a nie innych autorów? Krytycy, zarówno publicznie, jak i w prywatnej korespondencji, zasugerowali nam długą listę innych. Znaleźli się na niej niemal wszyscy, którzy próbowali zastosować matematykę w naukach społecznych, na przykład ekonomii. Fizycy snujący swe spekulacje w książkach popularnych, np. Hawking, Penrose, socjobiolodzy, przedstawiciele nauk kognitywnych, teorii informacji, zwolennicy kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej oraz Huma, Lammetrie, Olbach, Helvetiusz, Kondiak, Comte, Durkheim, Pareto, Engels i wielu, wielu innych, którzy wykorzystali, wykorzystywali pojęcia i wzory naukowe. Na początek chcielibyśmy zauważyć, że ta kwestia nie ma znaczenia dla oceny zasadności naszych argumentów. W najlepszym razie może być powodem do poddania w wątpliwość naszych intencji. Przypuśćmy, na, że nadużycia innych są równie poważne jak Lakana lub Deleza. W jaki sposób może to usprawiedliwić błędy tych dwóch myślicieli? Ponieważ jednak często spotykamy się z pytaniem o kryteria naszego wyboru, spróbujmy, spróbujemy na nie krótko odpowiedzieć. Przede wszystkim nie, mamy, nie mieliśmy najmniejszej ochoty napisać dziesię dziesięciotomowej encyklopedii bzdur od czasów Platona. Nie mamy też do tego odpowiednich kwalifikacji. Zajmujemy się tutaj po pierwsze nadużyciami tych dziedzin nauki, w których możemy uważać się za ludzi kompetentnych, czyli matematyki i fizyki. Po drugie nadużyciami, które są obecnie modne we wpływowych środowiskach intelektualnych. Po trzecie takimi, które jeszcze nie były szczegółowo analizowane. Jednak nawet po takim zawężeniu pola zainteresowania nie twierdzimy, że wyczerpaliśmy listę wszystkich autorów, których prace spełniają nasze kryteria selekcji, lub że wybrani autorzy stanowią jakąś naturalną grupę. Sokal natrafił po prostu na większość tekstów w trakcie pisania swojej parodii i po namyśle uznaliśmy, że warto przedstawić je publicznie. Naszym zdaniem istnieje głęboka różnica między analizowanymi tutaj tekstami, a większością przykładów, na które zwracano nam uwagę. Autorzy cytowani w tej książce w sposób oczywisty nie rozumieją pojęć naukowych, do których się odwołują i, co ważniejsze, nie podają żadnych argumentów dowodzących, że pojęcie te znaczą cokolwiek w dziedzinie będącej przedmiotem ich badań. Nie popełniają po prostu błędów w rozmowaniu, lecz ograniczają się do wymienienia terminów i nazwisk. Dlatego... Choć jest rzeczą bardzo ważną poddanie krytycznej analizie próby wykorzystania matematyki w naukach społecznych oraz filozoficzne lub spekulatywne twierdzenia przedstawicieli nauk ścisłych, taki projekt byłby innym, znacznie bardziej subtelnym zadaniem niż to, które przed sobą postawiliśmy. Związane z tym jest następne pytanie. 10. Dlaczego napisaliście książkę o tym, a nie o jakichś poważniejszych problemach? Czy postmodernizm jest aż tak wielkim zagrożeniem dla cywilizacji? To dziwne pytanie. Przypuśćmy, że ktoś odkrył dokumenty mające, znacznie dla, ma, mające znaczenie dla historii Napoleona i napisał o tym książkę. Czy ktokolwiek zadałby mu pytanie, czy jego zdaniem jest to ważniejszy temat niż Druga Wojna Światowa, autor mógłby odpowiedzieć podobnie jak my, że warto pisać o czymś, o ile spełnia się dwa warunki jest się kompetentnym w danej dziedzinie i może się wnieść do niej coś oryginalnego. Konieczny jest bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, by tak wybrany temat dotyczył najważniejszego problemu współczesnego świata. Nie sądzimy rzecz jasna, by postmodernizm stanowił poważne zagrożenie dla cywilizacji. W skali globalnej jest to zjawisko raczej marginalne. Istnieją niewątpliwie znacznie bardziej niebezpieczne formy irracjonalizmu, na przykład religijny fundamentalizm. Uważamy jednak, że warto podjąć krytykę postmodernizmu ze względów intelektualnych, pedagogicznych, kulturowych i politycznych. Do tego tematu powrócimy w epilogu. Na koniec, by uniknąć zbędnych polemik i łatwych obaleń, chcielibyśmy podkreślić, że książka ta nie jest prawicowym pamfletem przeciwko lewicowym intelektualistom. Imperialistycznym amerykańskim atakiem na paryskich intelektualistów, ani też obskuranckim apelem do zdrowego rozsądku. W rzeczywistości naukowa ścisłość, której bronimy, często prowadzi do wyników sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem. Obskurantyzm, mgliste myślenie, antynaukowe nastawienie i quasi religijne uwielbienie wielkich intelektualistów nie są w żadnej mierze lewicowe. A przywiązanie pewnej części intelektualistów amerykańskich do postmodernizmu dowodzi, że zjawisko to ma międzynarodowy charakter. W szczególności nasza krytyka nie wynika z teoretycznego nacjonalizmu i protekcjonizmu, które francuski autor Didier Eribon odkrył rzekomo w pracach niektórych amerykańskich krytyków. Naszym celem jest po prostu potępienie intelektualnej hochsztaplerki i nieuczciwości. Niezależnie od kraju pochodzenia autorów, współczesny, współczesny postmodernistyczny dyskurs w amerykańskim i angielskim środowisku uniwersyteckim ma w znacznej mierze francuski rodowód, ale równie dobrze można powiedzieć, że anglojęzyczni intelektualiści już dawno nadali mu autentyczny, rodzimy odcień. No dobrze, dalej jest plan książki i rozdział pierwszy. Więc planu książki nie będę czytał, bo to nie ma sensu, jeśli nie czyta się całej książki. Zróbmy tak. Przeczytam w następnym odcinku rozdział o Jacques'u I kolejny odcinek to będzie końcówka książki, czyli niech ja spojrzę: twierdzenie Godla i teoria zbiorów oraz epilog. No i to chyba wystarczy, jeśli chodzi o. Fragmenty tej książki, którą oczywiście warto przeczytać w całości, i też widzę, że tam będą wzory, które są absolutnie nie, nieprzekładalne na format audio. W szczególności, że ja też nie jestem matematykiem, więc będę robił pewne. będę po prostu troszkę jeszcze ograniczać ten materiał, wybierając fragmenty z fragmentów. No ale to dobra. Niech to pozostanie kwestią do przyszłego odcinka, bo teraz już przekroczyliśmy 40 minut. No dobra, to do usłyszenia w kolejnym odcinku modnych bzdur w artykułach naukowych czytanych nieprofesjonalnie.